I co? No już chyba, tak? Nie, oni jeszcze nie są gotowi. Tak? Możemy. Okej. Okay. Dobra. A my chcemy mówić i będziemy. Dobra. Szanowni Państwo, Lewica składa wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego zgodnie z artykułem 135 i 134 Konstytucji w związku ze zbliżającą się wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Jak Państwo wiecie, są takie sprawy, które powinny być rozpatrywane ponad podziałami politycznymi, wagi państwowej, i dotyczą one przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpieczeństwo nie ma barw partyjnych, nie ma barw politycznych. Bezpieczeństwo jest naszym fundamentem, szczególnie dzisiaj, w czasach, kiedy już od ponad roku mamy do czynienia z agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I dlatego, Szanowni Państwo, w sprawie tej wizyty, która będzie kluczowa, która będzie strategiczna, która będzie historyczna, prezydenta Stanów Zjednoczonych, wszystkie ugrupowania powinny spotkać się i nakreślić plan priorytetów Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie tej wizyty. Czego chcemy od Joe Bidena, czego chcemy z tej wizyty, jakie plany, jeśli chodzi o bezpieczeństwo militarne, obronne, ekonomiczne, powinniśmy mieć nie tylko jako sojusznik Stanów Zjednoczonych w NATO, ale także jako, mam nadzieję i wierzę to głęboko, lider i ambasador interesów bezpieczeństwa Ukrainy na naszym kontynencie. I dlatego Lewica składa wniosek o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa do prezydenta Andrzeja Dudy z apelem o to, żebyśmy się spotkali w najbliższych dniach przed wizytą Joe Bidena i porozmawiali o tych wszystkich kluczowych sprawach. O szczegółach tego wniosku Adrian Zandberg, współprzewodniczący Razem. Proszę bardzo. Dzień dobry. Drodzy Państwo, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to niezmiernie ważną sprawą jest ciągłość. Za kilka miesięcy będzie w Polsce inny rząd, ale Polska będzie cały czas w tym samym miejscu na mapie i problemy bezpieczeństwa pozostaną z nami. Uważamy, że w takich sprawach, w takich decyzjach, które trzeba będzie podjąć w najbliższym czasie, dotyczących bezpieczeństwa nie tylko Polski, ale też całego regionu, strona rządząca powinna konsultować się ze wszystkimi partiami opozycyjnymi, bo zobowiązania i decyzje, które będą podejmowane, to będą zobowiązania i decyzje, które zostaną z Polską na lata. Dlatego zwracamy się do pana prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego przed wizytą prezydenta Stanów Zjednoczonych i uważamy, że to byłby dobry i ważny znak, jeżeli chodzi o ciągłość polskiej polityki bezpieczeństwa i polskiej polityki międzynarodowej. Sprawa, o której też warto, żebyśmy zaczęli rozmawiać, i to nie tylko w naszym regionie, ale też z naszymi partnerami z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, to jest kwestia uwolnienia Ukrainy od długu. To jest kwestia odbudowy Ukrainy w taki sposób, żeby to nie była odbudowa, która odbędzie się kosztem zrujnowanego ukraińskiego społeczeństwa, bo dziś słusznie mówimy o obronie. Dziś słusznie rozmawiamy o broni, której Ukraina potrzebuje do tego, żeby obronić swoją suwerenność. Ale jutro, jeżeli chodzi o trwałość związania Ukrainy z Europą, ze światem Zachodu, absolutnie kluczową sprawą będzie odbudowa i co za tym idzie, odporność ukraińskiego społeczeństwa na rosyjską propagandę, na rosyjskie agresje. Jednym słowem, proszę Państwa, prosimy pana prezydenta o to, żeby w trybie pilnym zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego, tak żeby wszystkie formacje polityczne usiadły wspólnie i porozmawiały wspólnie o stanowisku Polski i o strategii nie na najbliższy miesiąc czy dwa, ale na najbliższe lata. Szanowni Państwo, to jest ważna wizyta prezydenta, dlatego że pierwszy raz w historii prezydent Stanów Zjednoczonych będzie w Polsce dwa razy w ciągu jednego roku. Dwa razy, ale w tej samej sprawie i w tych samych okolicznościach. Wojna w Ukrainie, sytuacja geostrategiczna w regionie, współpraca państw NATO w ramach wsparcia dla Ukrainy
i sprawy, które dotyczą bezpieczeństwa Polski w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko było tematem wielu rozmów i podczas najbliższych dni powinniśmy tak właśnie o tym rozmawiać, żeby te wszystkie sprawy objąć pewną klamrą i właśnie po to Rada Bezpieczeństwa Narodowego. A chciałbym przypomnieć, że Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent ponownie przestał zwoływać. Te Rady Bezpieczeństwa Narodowego były zwoływane w okresie pierwszych tygodni po rozpoczęciu agresji rosyjskiej na Ukrainę. Następnie sprawy zostały po cichu, ale skutecznie zamiecione pod dywan. Prezydent się nie spotyka z nami, kiedy trzeba było porozmawiać o sprawach dotyczących zakupu i zbrojeń. Takiej rady nie było. Nie rozmawialiśmy o tym, jak rozpoczęła się częściowa mobilizacja w Rosji, kiedy coraz więcej głosów było o mobilizacji na Białorusi. Nie rozmawialiśmy też, kiedy rozpoczynał się proces inwestycji w elektrownie atomowe. Nie wyobrażamy sobie, że w sprawie bezpieczeństwa i wizyty prezydenckiej nie będzie wspólnego stanowiska całej klasy politycznej w tej sprawie. Stąd dzisiejszy wniosek i oczekiwanie, że jeszcze w tym tygodniu takie posiedzenie się odbędzie. Dziękujemy bardzo. Czy są jakieś pytania?